Przez 8 tygodni będą pracować mentally i physically. Go, 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 go! Po to tu jestem, żebyś się zaczęła czuć pięknie. I ten przyszedł do lobby i mówi: o Boże, jesteście jeszcze? I znowu ją wziął. Bo tak to by nie nagrała. Słyszeliście, jak mu tutaj plotkujemy? No tak to jest, zanim zaczniemy nagrywać. A my widzimy się dzisiaj przy okazji projektu Razem od Nowa, jak widać za nami, więc nie da się ukryć. Asia, tutaj Ewa mi już zdradziła chwilę temu, że o te prace nie musiałyście się za bardzo starać, bo to telefony zadzwoniły do was. Czy to jest trochę tak, że ty marzyłaś o tego typu programie? Wiesz co, już przez jakiś czas myślałam o takim programie, właśnie Metamorfozy bardziej dla kobiet, żeby właśnie podobny koncept. I mieliśmy spotkanie właśnie ze stacją i mówiłam, jaki program bym chciała zrobić, żeby było to, wiesz, kocham robić Submaro, to jest moje dziecko, ale też chciałam zrobić taki projekt, co jest blisko tak mojego serca, żeby pomagać, bo wiesz, często na co dzień tak odpisuję, czy na social media, czy ktoś mi się pyta jakieś rady i bardzo bym chciała w tym kierunku iść, no i akurat w tym czasie znaleźli taki program, co akurat pasuje i tutaj jesteśmy dzisiaj. My będziemy mogli obejrzeć go już za chwilę, ale czy nie było w tobie żadnych wątpliwości, bo też jesteś jednak osobą, która poświęca swój czas wielu różnym projektom. Jesteś też mamą, więc tak. To jest jakiegoś tam rodzaju rozłąka z córką. Znaczy wątpliwości były takie właśnie, jak ja te dwa projekty plus te inne rzeczy, co ja robię, żeby właśnie to jakoś, wiesz, razem to złożyć razem, żeby nie być za daleko od małej za długo, bo też za każdym razem, co przyjeżdżam, to też nie chcę jej męczyć i wiesz, loty, tyle godzin zmiany, że właśnie, no powiem ci, że ten rok był bardzo intensywny, ale no teraz już wiemy, na czym ten program, wiesz, na czym polega, ile czasu, jak to możemy na następny sezon, jak będzie, żeby to jakoś ułożyć, żeby jeszcze było dla mnie troszkę łatwiej, żeby tak z malutką albo na dłuższy czas jechać i wiesz, żeby to ułożyć jeszcze lepiej. Teraz posłuchałem, że Asia jest tatą. Tak. Czy twoja głowa jako głowa mamy nie jest trochę tak, wiesz, jednak w tych tematach, że musisz tam sprawdzać, nie musisz sobie jeszcze dać tej wolności, żeby myśleć tylko o pracy? Znaczy wiesz co, ja się czuję bardzo dobrze, bo moja mama tam jest. Jak moja mama jest z moją malutką, to już wtedy... jakbyś była ty. Tak, bo tak naprawdę one tak się kochają ponad wszystko, że mama jest tak naprawdę dla niej druga mama, że nie widzi świata ponad babci, że właśnie jak wyjeżdżam, to jak wiem, że moja mama tam będzie w domu z nią, że nie ma takich wyrzutów sumienia, że ją zostawiam. Bo tak to no, serce by pękało jeszcze bardziej, jakbym wyjeżdżała i by nie była z moją mamą. W informacji prasowej przeczytałem, że jednym z elementów programu Razem od Nowa jest taki moment, kiedy wy odwiedzacie pary w ich domach. No i tak się tutaj zastanawiałem, czy po prostu ty w tej bufce z tą szpilką wjeżdżałaś przez te polskie drogi pełne błota? Nie, kochany, wiesz co, właśnie te nagrywania wszystkie, co mamy przed finałem, to jesteśmy, wiesz, w dresach, czy w jeansach, sweterkach, kompletnie wyglądamy jak, wiesz, dziewczyny sąsiedztwa. Girls next door, a wiesz, finał jest finałem, tutaj mamy co celebrować i dlatego jesteśmy troszkę tak bardziej elegancko, ale tak no, to... mogliście nam powiedzieć, bo tutaj, wiesz, tak skromnie. A, nie, skromnie. Ale to powiedz mi, proszę, jak na ciebie reagowali ludzie, bo to jednak jest tak, że my sobie pracujemy, czasem się spotykamy, więc po prostu uśmiechamy się do siebie i trochę nam to spowszedniało, mimo radości, że się widzimy, a jednak dla ludzi to jest duże wydarzenie, że ciebie widzieli? Wiesz co, bardzo pozytywne, bardzo jak na początku z Ewą przychodzę razem i bardzo się cieszą, wiesz, bardzo otwierają się przed nami, bo było często komentarze, że na przykład para, że nie mają tej komunikacji, nie mogą się dogadać, a przed nami bardzo dużo zaczęli mówić i na przykład mąż, żona mówi, jejku, ale się otworzyłaś tutaj przed dziewczynami, że tak do mnie nie mówisz i wiesz, i widać to, że taki program, czy na przykład trzecia osoba w ich życiu jest bardzo potrzebna, żeby się otworzyli, że coś tam ich blokowało, że się jakoś odsunęli od siebie i to jest fajne, ale bardzo pozytywnie reagowali, byli nastawieni na ten nasz program, na taki eksperyment nasz przez 2 miesiące i wiesz, taki bardzo, bardzo ciepło nas przywitali. Mhm.